Co tu dużo gadać, kiedyś było lepiej. Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli oglądacie mnie na moim kanale bazowym, wiecie doskonale, że egzystuje tam seria KBL, czyli Kiedyś Było Lepiej. I ta seria wspomina, mówi o tym, że kiedyś w klockach było fajniej, kiedyś było ciekawiej, kiedyś było lepiej. I myślę, że czas tutaj zrobić tą serię chyba też powoli na tym kanale. Dziś przejrzymy sobie katalog, który gdzieś tam kiedyś dostałem od fana. Jest to katalog, pomimo tego, że nie piszę na okładce, który rocznik wydaje. Jestem na 99% pewny, że to jest 2017. Minęły więc 4 lata w KOBI, dużo się zmieniło i powiem szczerze, osobiście dla mnie szkoda. Jak wiecie, od pewnego czasu, z racji tego, że mam miasto WTF i aktualnie w ogóle trwa czwarty sezon WTF City, jeżeli nie oglądacie, to obejście, bo na przykład ostatni odcinek był dość ciekawy, bo to odcinek, gdzie głównym aktorem przez cały odcinek był Dezodorant, więc czegoś takiego jeszcze nie grałem nigdy. Natomiast jakby chcąc uzupełnić swoje miasto jedną firmą, no stanąłem przed ciężkim zadaniem i tylko dlatego tą firmą nie jest KOBI, bo zmienili content i szukając dalej znalazłem coś innego, bardzo ciekawego, no chociażby coś takiego jak Klocki Blocki, który okazał się firmą i która mi zapewni wszystko, czego chcę do miasta. Jako jedyna firma znana mi zapewni wszystko, czego potrzebuję do miasta, dlatego to właśnie Blocki wygrały bitwę o WTF City, a nie KOBI. I trochę szkoda. Szkoda dlatego, że głównie no KOBI kiedyś robił naprawdę dobrą robotę. Dobrze, obejrzmy może ten katalog, pomimo że brak tutaj daty, co mnie też bardzo dziwi na okładce, bo to jednak pewnie ważna rzecz. Ba! Nigdzie w całym katalogu nie ma tej daty podanej, chyba że się mylę. Bo jeżeli się też mylę odnośnie rocznika, to też mnie teraz poprawcie w komentarzu. Ja to poprawię w tytule i wszędzie, gdzie się da. Jak widzimy tutaj, wojsko już faktycznie w 17 egzystowało mocno, no nie ma się co dziwić, oni od dłuższego czasu istnieją, ale spójrzcie, były na przykład tak ciekawe rzeczy jak bitwa o flagę. Oczywiście teraz też mam jakieś planszówki, ale związane z WOT-em, a tam były jakieś takie bardziej casualowe, chyba mi się to bardziej podobało, coś takiego niż taka profesjonalna WOT-owa. Tym bardziej jak nie grasz w World of Tanks, no to gdzieś tam tak naprawdę ta gra może mieć dla ciebie mniejszy sens. Dalej mieliśmy wiele ciekawych małych pojazdów, małych rzeczy, co mnie cieszy. Oczywiście dzisiaj też są te małe rzeczy, ale mam wrażenie, że jakby coraz mniej, że u nich coraz więcej jest tych droższych pojazdów, tych droższych rzeczy, tych droższych militariów. Co wiecie, takiego zwykłego fana klocków, który chciał się po prostu cieszyć jakimś małym wojskowym zestawikiem, no jest trochę problemem, prawda? Bo nie każdy ma wydać 200 zł na klocki, na czołg, jak średnim jest fanem czołgów, coś by tam chciał mieć i tak dalej. Oczywiście, tak jak mówię, cały czas mają te małe zestawy, to nie jest tak, ale wiecie, to jest tak, że teraz serii KBL musimy co do zasady wychwalać stare czasy, więc wiecie. Tutaj nam się właśnie pojawiają większe czołgi, większe pojazdy i tutaj tak naprawdę czy coś się zmieniło? No chyba nie, bo wiecie, no ciężko byłoby, żeby coś się tutaj zmieniło. Jakby w sensie te czołgi mają po 80 lat, więc no KOBI może wydać nowszą, zaktualizowaną wersję tych czołgów, czy lepiej zrobioną, ale wiecie, no sam czołg się w sobie nie zmienił, no bo chyba te nowoczesne, ale te staroczesne nie miały prawa się zmienić. Widzimy również, że były tutaj skakania po różnych epokach. Ten jest w ogóle bardzo fajny. Punkt kontrolny, koszary, jeep, samoloty, Messerschmitty, Kawasaki, ale to chyba też jest coś, ten niebieski się wyróżnia tutaj faktycznie, to jest też coś, co było od długo. Reklama TV, tu większość widzimy reklamę miało w TV. Coś, co natomiast było bardzo fajne i co mnie boli, że już dzisiaj tego nie ma, no to właśnie ta kolekcja samoloty na przykład, czy później jak były samochody, nie? Coś, co wychodziło w kioskach, coś, co można było kupić, ale to mi się najbardziej podoba z tego względu, że tutaj, wiecie, w każdym numerze dostaliśmy ileś klocków i oni mieli kilka takich wydań i to było naprawdę, uważam, świetne. Idąc do kiosku, zostawiając tam, nie wiem, 20-30 zł, kupując 2-3 numery, naprawdę mieliśmy fajny zestaw. Takie wydane 30 zł raz na miesiąc, tam ile tak to wychodziło, nie bolało aż tak bardzo, jak wydanie jednorazowo na zestaw, wiecie, 100-120 zł. I uważam, że to było fajne. No właśnie World of Tanks, o którym wspominaliśmy na początku, tutaj też się pojawia, no i tutaj nie będzie nic innego niż same czołgi i tak właśnie jest. Natomiast dalej, mamy czołgi, miniatury, które też wspominam fajnie, bo dzisiaj już chyba nie ma tych miniatur, czy się mylę. Jeden nawet kupiłem pojazd taki miniaturowy i całkiem ciepło wspominam, tym bardziej na przykład na swoim bazowym kanale. Lubię też mikroskalę i na tym kanale WTF może też kiedyś polubię, zobaczymy. Może zacznę jakieś robić nawet tutaj mocki. Widzimy bardzo fajną stronę, która odnosi się do właśnie jakichś archiwalnych, to może źle powiedziane. Archiwalnych też, no bo statki są archiwalne, natomiast do przeszłych, do historii, do bardzo ciekawych zdarzeń, no bardzo, bardzo uważam słuszna seria. Lego też ma takie wychyły w taką stronę, ale uważam, że właśnie KOBI powinno mieć takich odchyłów więcej, bo tak naprawdę oni też inaczej trochę patrzą pewnie biznesowo i mogliby chcieć bardziej być tutaj pod tym kątem, nie wiem, edukacyjnym, gloryfikacyjnym, właśnie takim wydawcą takich właśnie zestawów. No te statki naprawdę ładnie. Jak wiecie, mam Titanica z KOBI i ja takim też bym nie pogardził. Titanic z KOBI zresztą, no właśnie, pojawia się dwie strony dalej, moi drodzy. Pierwszy Titanic, w którym się zakochałem, którego chciałem mieć, którego mam. Tak, wiem, zaraz poleci pytanie, kiedy recenzja Titanica?
Wiecie, to właśnie stwierdziłem, że chyba najlepszą chwilą będzie, jak zrobimy to sobie na trzecie urodziny kanału. Co wy na to? Chyba tak to się skończy, czyli rok od tego, jak go dostałem, ale na trzecie urodziny kanału, które już niedługo, zresztą to teraz ogłosimy, będą paczki, będą urodziny, będzie wszystko, będzie Q&A, hoj, będzie ciekawie. No zresztą to tak na moim bazowym kanale. I widzimy również jeszcze inne archiwalne, znaczy archiwalne, inne istniejące zestawy, które się tutaj pojawiają w wersji klockowej. Widzimy tutaj, że również, spójrzcie, elektronik, czyli mi całą serię elektronicznych pojazdów, właśnie w ten sposób zrobionych, że jeździły. Nie wiem, czy na sterowanie, czy na aplikację, bo nie mamy tu zaprezentowanego. I cofając się wcześniej, trafiamy na coś naprawdę pięknego, czyli serię piracką. Spójrzcie, co oni mieli. Serię piracką. Coś, czego nie ma Lego. Coś, czego nie ma prawie nikt. Miało Kobi i zrezygnowało. Komu to przeszkadzało? Nie wiem. A zestawy naprawdę to były zacne. Często mocno przypominające inspiracyjnie przynajmniej Lego. Jednakże po prostu, no były, były. I to było cudowne, że one były. Kobi, przywróć, że nam to tych pirajców. No proszę cię. Takie małe, świetne zestawy. No komu to przeszkadzało, że było tak fajnie? I wszystko zostało właściwie dzisiaj zastąpione serią wojskową. No nieładnie, nieładnie. No i dalej mieliśmy jeszcze chociażby Town, moi drodzy. No właśnie, Town, które mogło moje miasto, zasiedlić, no a nie zasiedlić z wiadomych względów, po prostu znikło, Kobi skupiło się stricte na wojskowych rzeczach. Spójrzcie, tutaj był skatepark, tutaj były zamiatarki, były śmieciarki, były, no szambiarka była, kurczę, nawet, no szambiarka, no kto by nie chciał szambiarki z Kobi, w ogóle szambiarki z klocków, no ja bym bardzo chciał szambiarkę, ja bym bardzo chciał szambiareczkę. Rozbiórka, spójrzcie, naprawdę, no taka budowa trochę faktycznie też słabsza niż w blockach, bo jednak w blockach faktycznie ta kolorystyka pasuje i wszystko, a tutaj jakoś tak słabiej. Ale też bym, mówię, nie pogardził. Spójrzcie i dalej. Weterynarz tutaj u góry. No tego, z miejsca, gdzie moje psy by chodzić nie chciały. Ale jest też farma mleczna, zawody jeździeckie, sad owocowy, farma. To był piękny zestaw. Jest chociażby straż pożarna, która na moim kanale się pojawiła. Był ten zestaw i naprawdę to były dobre, porządne, solidne zestawy i porządne, solidne klocki. Autobus. No to tych budynków jest faktycznie trochę mało, ale wiecie, no dałoby radę coś z tego zrobić. Farma strażacka, ten weterynarz, dało radę z tego zrobić fajne, ciekawe miasto. Torebki z figurkami, no kurczę, to były świetne rzeczy. I to były rzeczy, które co prawda przypominały trochę właśnie to, co robi Lego, ale nie zmienia to faktu, że no naprawdę uważam, że nie wiem czemu z tego. Znaczy, no wiadomo, no kasa, ale no szkoda, przeogromna. Tym bardziej, że spojrzymy na takie zestawy jak szopki, no coś naprawdę jednak z tym przesłaniem i coś jednak więcej niż zwykłe klocki. Na deser mieliśmy jeszcze zamiatarkę łakomczucha Maxa, w ogóle to jest ciekawa zabawka. Jeździł, zbierał, z tyłu się wysypywało. Kurczę, naprawdę świetny patent, że moich rzeczy w dzieciństwie takich nie było. No i tu poza tym w katalogu były już zwykłe zabawki odplastikowe, rozciągane, czyli też, znaczy w sensie, no tego Kobi też w pełni nie zrezygnowała, aczkolwiek mam też wrażenie, że trochę to niweluje z roku na rok. Oczywiście tutaj najważniejsza jest kasa, nie ma się co, moi drodzy, tutaj oszukiwać. Tutaj wszyscy patrzą biznesowo, patrzeć muszą, no co zrobić. Natomiast wielka dla mnie szkoda, bo nie rozumiem, co chociażby seria Pirates, czy inne właśnie tego typu serie Kobi przeszkadzały i ta niwelacja innych jakby kanonów, innych serii pod kątem tylko i wyłącznie zostania przy wojsku mnie osobiście trochę boli, więc jak najbardziej słuszne tutaj będzie hasło, że kiedyś było lepiej, ale napiszcie mi wasze opinie, może stwierdzicie właśnie, że nie, że to City było słabe, że tam wszystko było słabe, że dobrze zrobili. No, ale nie chcę mi się wierzyć, że tak ktoś napisze. Zobaczmy. Zobaczmy też, czy wszyscy klikną subskrypcję, dzwonki i zostawią komentarze, moi drodzy. Dzisiaj wam bardzo dziękuję. Wkrótce widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale, także koniecznie ich nie przegapcie. Dzięki, że byliście. Bye!